dobry! Siemanko, siemanko! Właśnie jedziemy z Misiem na nurkowanie, bo się zaczął sezon na ośmiornicę. Misiu już jest po kursie, także zanurkuje sobie ze mną, będziemy szukać ośmiornic w Dawin. Jestem kolejny raz, jestem podjarany. Rzadkie gatunki ośmiornic, Blue Ring, Mototi, ośmiornica algowa, ośmiornica kokosowa. No, ośmiornic jeszcze nie widziałem. Ośmiornica, ten, Wunderpus, także będziemy zobaczyć. Na to liczymy, zobaczymy co się uda znaleźć, no. Może tak. Flamboyant Cuttlefish też się trafi. Witam ponownie w podwodnym świecie wokół wyspy Negros. W październiku 2023 roku głównie skupiliśmy się na ośmiornicach, gdyż był to sezon znowu na ośmiornice, więc no, trzeba było wykorzystać i nagrywać ośmiornice. Tutaj widzicie Flamboyant Cuttlefisha, czyli montwę, którą już wam pokazywałem kiedyś. No ale jest to przepiękne stworzenie i ja po prostu zawsze ją nagrywam. W Dawin można dużo łatwiej ją spotkać niż na przykład, nie wiem, na Sikihor, gdzie nurkowałem przez 5 lat i nigdy ani jednej takiej montwy nie znalazłem. Montwy to są w ogóle bardzo, bardzo ciekawe stworzenia. Są bardzo inteligentne, mają wysoki stosunek jakby wielkości mózgu do reszty ciała. Tutaj widzicie z kolei taką, no, inny gatunek montwy. W sumie naukowcy wyróżnili 120 różnych gatunków montw, także no jest tego dość dużo. Żywią się rybami, krabami, krewetkami oraz są kanibalami, jedzą też mniejsze montwy. No tutaj udało nam się znaleźć ośmiornicę kokosową. Też niesamowite stworzenie, inteligentne. Potrafi używać przedmiotów jako swojej osłony. W ogóle w tym miejscu ośmiornice próbują się często zakopywać w podłożu, także trzeba być też bardzo uważnym, bo nieraz one siedzą zakopane, tylko oczy im wystają, albo się po prostu na widok nurka potrafią szybko zakopać. Bardzo żałuję, że nie miałem łupiny orzecha kokosowego. Już sobie obiecałem, że następnym razem jak pójdę na ośmiornicę, to będę miał zawsze jakąś łupinę orzecha, żeby po prostu dać tej ośmiornicy kokosowej i uwiecznić to, jak ona potrafi sobie założyć tą łupinę na głowę i chodzić z nią. Tutaj ona w ogóle się bardzo dziwnie zachowywała. Ja zastanawiałem się, o co jej chodzi, a ona miała po prostu złapanego kraba i trzymała go tak jakby w przednich mackach, no i chciała go sobie zjeść, tylko ja jej przeszkadzałem. O, widzicie tutaj na zwolnionym tempie, widać, że trzyma po prostu kraba. I jest to prawdopodobnie krab porcelanowy. Także, no, przeszkodziłem jej w posiłku. Na tym nagraniu możecie zobaczyć, jak mały mantis shrimp przywalił mi w obiektyw kamery. No, ponoć większy egzemplarz jest w stanie rozbić nawet obudowę, więc trzeba uważać. On broni swojego terytorium, tak? Chciał mnie przestraszyć. Ta według mnie przepięknie wyglądająca ryba to jest clown triggerfish. Ja mam taki do niej duży sentyment, bo gdy byłem małym dzieckiem, zbierałem znaczki. Miałem kolekcję znaczków też z rybami tropikalnymi i właśnie ta ryba była na jednym ze znaczków i był to mój ulubiony znaczek, także no zawsze jak ją widzę, to jestem bardzo uradowany, tak? A nie jest to też jakaś bardzo popularna ryba, że natykacie się na nią podczas każdego nurkowania, jednak no, od czasu do czasu można spotkać jedną lub dwie, bo one się też, no, dobierają się w pary, składają sobie jaja i później pilnują gniazda, jak wszystkie
triggerfishy. Przykład filipińskiej przynęty na ryby z takiej samoróbki, która jest później ciągnięta za łodzią na tak zwaną dorożkę. Tutaj kolejna mątwa, tym razem taka trochę większa. Mątwy pod tymi mackami swoimi mają taki dziób, który umożliwia im właśnie, twardy dziób umożliwia zgniatanie różnych skorupiaków, którymi się żywią. Parę słów jeszcze o kamuflażu. Mątwy mają 10 milionów komórek zwanych chromatoforami w swoich ciałach, dzięki czemu mogą zmieniać kolory, mogą zmieniać wzór jakby na tym swoim ciele oraz samą teksturę ciała, czyli też potrafią generować takie wypustki jakby. Niesamowite zdolności kamuflażu. Poruszają się przy pomocy napędu odrzutowego, czyli zasysają wodę jedną stroną, wypuszczają drugą. Widzicie, tak jak tutaj ja ją dość mocno gonię, a ona stara się uciec. Jest i pierwsza ośmiornica, to jest ośmiornica algowa. Jest to ośmiornica, która ma chyba najbardziej zaawansowany kamuflaż, gdyż ona nie dość, że zmienia kolory, zmienia wzory, to potrafi generować te właśnie wypustki na swoim ciele, które, no, które przypominają glony, tak? Dlatego nazwana została ośmiornicą algową. Widzicie, w momencie, gdy ona się nie rusza, to ten kamuflaż jest dużo bardziej uwidoczniony, tak? Ośmiornica algowa może też poruszać się podobnie jak ośmiornica kokosowa, czyli jakby biegać na swoich ramionach bez użycia syfonu. Dzięki temu i zachowuje cały czas kamuflaż, bo w momencie, gdy ona użyje syfonu, tak jak teraz, czyli napędu odrzutowego, kamuflaż na ten czas jest jakby wyłączony, jeśli mogę to tak nazwać. Ośmiornice algowe znane są też z tego, że potrafią podczas odpływu wychodzić jakby na ląd, wychodzić z wody, no może nie na ląd, ale wychodzą z wody, żeby przejść do jednego jeziorka, z jednego jeziorka odpływowego do drugiego. Także naprawdę niesamowicie wyglądające stworzenie i ciekawy obiekt do obserwacji. O, i wyłączyła kamuflaż, ucieka, tak? I to jest jej normalny wygląd bez kamuflażu teraz. Kolejna niesamowita ośmiornica, którą znaleźliśmy, to Wunderpus octopus. Dorasta do 23 cm. Rozpiętość ramion może sięgać do 40. Odżywia się małymi skorupiakami i rybami. Ma ciekawy system obronny, potrafi odrzucić jedno z ramion, jeśli jest ścigana przez jakiegoś drapieżnika. Coś jak jaszczurka odrzucająca ogon i później to ramię jej odrasta tam po jakimś czasie. Widziałem kiedyś właśnie taką ośmiornicę z niekompletną liczbą ramion. Często jest mylona z mimik oktopusem, czyli z ośmiornicą mimiczną, jeśli tak to można przetłumaczyć. Dzięki chromatoforom, tak jak inne ośmiornice, ma zdolności kamuflażu i widzicie tutaj, jak pulsują jej te różki nad oczami, zmieniają kolor cały czas. Zajebiście! Tak, a? A po nurkowaniu idziemy na? Na pizzę, bo jest najbliżej. I po prostu przejdziemy tu 5 minut plażą i tam jest pizzeria, także chcemy to po prostu szybko załatwić, bo idziemy na drugiego nureczka. Tak jest. Jestem chętny na drugiego nurka. No, Misiu się wykazał dobrze, także będzie miał kolejnego nurka. Już dotarliśmy, nawet bliżej niż 5 minut, myślę, 3 minuty może albo 4. To przepytamy Misia teraz, co widział, nie, pod wodą. Misiu, jakie ośmiornice, co widzieliśmy?
Pierwsza, która teraz mi się ten, no to ta ostatnia, czyli to była, ale nie, to był Scorpion Fish, czy to była... Scorpion Fish. To co chodziło? Tak, ale ona wyglądała jak, kurde, może nie jak ta pizza, o której mówiłeś, ale była obrośnięta i taka bardzo nierównomierna. Ale w ogóle to... ciężko to było z... Ale ośmiornica. To była chyba ośmiornica, to ona była nie była ryba. To była ośmiornica algowa, ta z tymi wyrostkami takimi. Tak. To się nazywa ośmiornica algowa i ich widzieliśmy w sumie chyba trzy. Ta pierwsza, co mi się zakopała... No, ale grzebałeś za nią głęboko i nie ma szans. No. I później znaleźliśmy jeszcze dwie. Była ośmiornica kokosowa. To była ta taka bardziej brązowa i miała takie jasne obwódki na ramionach. Ale widzieliśmy więcej niż jedną chyba. Algowe trzy. No właśnie. No, tak. Ale kokosowa jeszcze była. No. I była ośmiornica long arm octopus. Dwie były te, co tak właśnie płynęły, długie się robiły, jak uciekały. To większość tak się robi, nie? Okej. Ale to były te algowe, nie? I one były takie, wtedy się robiły białe w pasek, nie? Raz na jednej prawie sobie klęk. Tak, mi się klęknął prawie na ośmiornicy. Kokonat, na właśnie na kokosowej prawie klęknął. No. Także kokosowa była jedna. To była ta brązowa taka... I ona ma paski takie jaśniejsze wokół ramion. Tak, to pamiętam jak najbardziej, no. Jedna się robiła niebieskawa. To ta kokosowa. Tak? To może, no... Generalnie, wiesz, ośmiornice wszystkie mogą kolory zmieniać, nie? Ale tylko algowa jest w stanie sobie generować te wyrostki, nie? To jest, ona to robi. Jakby... To nie jest stałe, nie? To ona to robi w ramach kamuflażu. Mhm. Widzieliśmy dwa flamboyant cuttlefishy. To były te mątwy takie, co tak zmieniają kolor. Te małe. Co je nagrywałem. Tak idzie taka fala przez nią jakby. I jest taka czerwono, biało, żółta. Zmienia też kolory cały czas. Byłem przy tobie, jak to nagrywaliśmy? No tak, to pierwsze, co żeśmy nagrywałem, to był flamboyant. Thank you. Okej. I były jeszcze... Były jeszcze ten... dwie mątwy widzieliśmy normalne, nie? Tą taką jedną małą i tą większą, co ją goniłem. Tak. No i co? I na koniec był Wunderpuls, którego ty nie widziałeś, bo już zostałeś... Poczekałeś trochę płycie, nie? Wy się tam wróciliście. No. A ja się wróciłem, żeby go szybko nagrać. No, bo już mieliśmy mało powietrza, nie? A był jeszcze Wunderpuls, to trzeba było uwiecznić. Także ogólnie... No podnieta duża. Duża podnieta i idziemy jeszcze raz tam nurkować. Przynajmniej mam taką nadzieję. Jak mi powiedzą, że w jakimś innym miejscu chcą nurkować, to nie nurkuję, nie? No idziemy. No. Także mamy ten, zakąskę. Bo to są teraz... kapary właśnie, te zielone. No. Teraz będziemy ładować trochę baterię. Tak. Nie za dużo, bo nie można się przejeść. Smacznego. Isiu, pomachaj. Jest i creme de la creme naszego polowania na ośmiornicę, czyli Blue Ring Octopus. Jest to nieduża ośmiornica, ale najbardziej zabójcza ze wszystkich. Być może nawet stworzeń morskich, no ma po prostu tyle tetratodoksyny w sobie, że może zabić 28 albo 6 dorosłych mężczyzn. Bardzo rzadko zdarzają się przypadki ugryzień. W większości przypadków przypadkowo po prostu ktoś na nią nadepnie albo nieświadomie zaczyna ją dotykać, bierze ją do rąk, no i ona po prostu w odruchu obronnym ugryzie. Nie ma na tą truciznę antidotum. Jedyne co można zrobić, to ucisnąć miejsce ugryzienia, żeby opóźnić działanie trucizny. No i w momencie, gdy ugryziony przestanie oddychać, trzeba prowadzić cały czas sztuczne oddychanie do momentu, gdy zacznie oddychać ponownie, bo ta trucizna paraliżuje mięśnie oddechowe, czyli po prostu ofiara się dusi. No nie jest w stanie oddychać przez jakiś czas, ale jeśli będzie miała sztuczne oddychanie zapewnione, no to
przeżyje. I z czasem po prostu ta toksyna jest metabolizowana, funkcje oddechowe wracają. I tutaj też widzicie, że w momencie, gdy ona pływa, kolory się zmieniają, czyli też jakby traci możliwość kamuflażu. Jeśli jest wkurzona, to te ringi są bardziej niebieskie i tak ostrzegawczo wam mruga nimi. Nie dotykaj mnie. Także no super, super, że udało się znaleźć też Blue Ringa, bo już dość długo nie widziałem tej ośmiornicy. Więc jestem no bardzo zadowolony z tych naszych nurkowań z ośmiornicami. Musiał oczywiście się trafić też frogfish, czyli żabienica. Ten się nazywa clown lub warty frogfish, czyli żabienica, nie wiem, błaznowa. Ze względu na kolorystykę, tak, i te wszystkie kropki. Tutaj będziecie mieli okazję zobaczyć też na jednym ujęciu, jak ona używa tego swojego oprzynęty, tak jak teraz, widzicie? Zarzuciła ją i tak poluje po prostu. Czyli ona się nie rusza, a nęci małe ryby tą swoją przynętą na nosie, opuszczając ją i ruszając ją. No, udało mi się też nagrać peacock mantis shrimpa, czyli krewetkę modliszkową w odsłonie pawiej, bo peacock to paw. No chyba nie muszę wam tłumaczyć, dlaczego w ten sposób została nazwana. Rzadko można ją zobaczyć na zewnątrz, czyli niezakopaną do swojej dziury taką krewetkę, no bo z reguły one siedzą w tych swoich kryjówkach i czekają, aż jakaś ofiara będzie przepływać. Tutaj na zakończenie jeszcze kilka ujęć z kursu Open Water, który dla misia zrobiłem. Misiu okazał się bardzo dobrym uczniem, nie było żadnych problemów. Zrobił kurs szybciutko, no i zajawił się na nurkowanie, bo później po kursie to machnął jeszcze chyba z 10 nurków. Także całkiem fajnie i cieszę się, że mamy kolejnego nurka. Przy okazji chciałem podziękować wszystkim patronom kanału bardzo serdecznie, osobom, które nas wspierają finansowo w jakikolwiek sposób, tam kupując nam kawy, czy też na inne możliwe sposoby. Dziękuję również serdecznie osobom komentującym pod naszymi vlogami, bo to też nam pomaga. Ja tam, jak wiecie, staram się zawsze coś odpisać. Także jeszcze raz bardzo serdecznie wam wszystkim dziękuję i do zobaczenia w kolejnym vlogasku.